tam z prawej strony jakby przestali mówić i usiedli, o, to od razu byłoby lepiej. Dobrze, ale usiąść, nie wystarczy stać, trzeba jeszcze usiąść. Pod jakim zarzutem? Będą siedzieć? Na Ronina zarzut zawsze się znajdzie. To znaczy sam fakt, że jest Roninem, jak pamiętacie, Roninowie są wyjęci spod prawa i każdy może ich zabić. To jest właśnie dla naszych internautów też. Dobry wieczór także internautom. Dziś niestety siedzimy na życzenie Majki Dłużewskiej w dużej sali, w związku z czym siedzimy wyżej od państwa, co zawsze dla mnie jest kłopotem. Dzisiaj przegląd tygodnia mamy z Antonim Czmielem. Dzień dobry, kłaniam się. Dziękuję. Ten łopot czmielich skrzydełek był bardzo sympatyczny. O godzinie 20 z minutami jak zwykle, albo i bez, przyjdzie do nas Majka Dłużewska, która już przyszła, i jako Maria Dłużewska, reżyser filmu Bitwa pod Grunwaldem, opowie o tym filmie, a potem sobie pójdzie. Co prawda mówi, że go obejrzy, ale jej nie wierzę, ale coś ma w telewizorze, a potem debatę na temat tego filmu. I to nie będzie debata na temat tego, czy Polacy słusznie wygrali z Krzyżakami, czy nie powinniśmy jednak pójść na jakiś kompromis zgodnie z traktatem lizbońskim, poprowadzi Czmiel Antoni. O, a teraz... A Orzeł Józef nie... Nie, nie? Nie, Orzeł Józef nie poprowadzi, bo jest przeziębiony, a ponadto ja z historii zawsze miałem trójkę z dwoma minusami. Jest tak, że wydaje się, że w tym tygodniu najciekawsze mimo wszystko to, co się działo, to była kwestia relacji amerykańsko-chińskich, o których to Stanisław Janecki, nasz ulubiony przeglądzista, będzie za tydzień, napisał fajny tekst w Polityce, w portalu o nas Polakach. I o państwie polskim. My się tu bzdurami zajmujemy, a tam się wielka zmiana szykuje, ponieważ przemówił wiceprezydent Pence. Ja mam kontynuować, Antek, czy coś powiesz pijąc? No cóż to powiedzieć, że trzeba pić? Nie wiem, czy to trzeba pić, bo można pić zdrowie choćby. Zważywszy na to, co się dzieje, rzeczywiście polityka międzynarodowa, czy te stosunki międzynarodowe nigdy nie były tak ciekawe. Stop. Były ciekawe ostatni raz tuż przed wybuchem I wojny światowej, zwanej wówczas Wielką Wojną Światową. I to rzeczywiście to, co się dzieje, zmiana układu sił jest na tyle interesująca, jak mocno przekłada się to na nasze życie. A wciąż mało z tego rozumiemy, to pokazują choćby dzisiejsze sondaże, które mówią o tym, że najbardziej interesuje Polaków, kto będzie wójtem, a już wszystko powyżej jest dla ich życia niby bez znaczenia. Ja tylko przypominam starą zasadę, nie chcesz płacić na własne wojsko, będziesz płacił na okupacyjne wojsko. Ja nie zrozumiałem, co Polaków najbardziej interesuje? Wybór wójta. Wybór wójta. Tylko i wyłącznie. Z wszystkich sondaży dla Rzeczpospolitej wynika, że wyłącznie to... Te wybory cieszą się zainteresowaniem. Wójt, burmistrz, prezydent, rada już mniej, a powiat, województwo, sejm, senat, prezydent nie jest aż tak istotnym wyborem, chociaż de facto jest odwrotnie. Znaczy najwięcej władzy i kasy jest w województwie czy samorządowym u pana marszałka czy u pani marszałek. Ale rzeczywiście Polacy się tym nie interesują i w pewnym sensie to rozumiem, bo oni tych pieniędzy nie widzą. I zawsze im się wydaje, jak 20 lat temu państwu opowiadałem, może w innym składzie, taką anegdotę, którą opowiadam zawsze, jak to dobry burmistrz Ożarowa Mazowieckiego czy Warszawskiego wyszedł sobie w niedzielę na spacerek na nowym chodniczku, którego nigdy nie było w tym Ożarowie, ani przed wojną, ani po. I który uczynił z budżetu w planie rozwoju gminy czy miasta. I spotkał wyborcę i rozmowa była taka. Dzień dobry panie burmistrzu, dzień dobry panie mieszkańcu, czy obywatelu, czy wyborco.
Piękny mamy dzionek, mamy, a cóż takiego powoduje, że mieszkaniec jest taki zadowolony? Chodniczek, panie burmistrzu, oczywiście. Nowy chodnik. Mamy wreszcie po czym chodzić i jak jest deszcz, nie będziemy budków sobie błocić. Na co burmistrz niebacznie zapytał, zupełnie niepotrzebnie, a komuż ten chodniczek zawdzięczamy? A obywatel, mieszkaniec, wyborca się niesłychanie zdziwił. Powiedział, jak to komu, panie burmistrzu? No, rządowi. I to oznacza tylko tyle, że my tej reformy samorządowej nie rozumiemy, a jeżeli reforma samorządowa nie jest dla państwa, tylko dla Polaków, dla ludzi, to nie powinno być tej reformy w 90, nie pamiętam, którym to była, 6 czy 8 roku, prowadzącej powiaty 8. i województwa samorządowe, bo ludzie rozumieli tylko gminę i państwo. I tak trzeba było to zostawić. A teraz się przekonujemy, że to po prostu tam rządzą układy, które się w pewnym sensie same wybierają, bo ludziom na tym nie zależy i nie bardzo rozumieją, kto tam ma i po co rządzić i że to są ich portfele, ich chodniczek. I to jest najważniejsza zmiana, która się do tej pory jeszcze nie dokonała, która stoi przed rządzącymi, bo powiedzmy sobie, że te 4 reformy Jerzego Buzka, z których nic dobrego nie zostało, tylko ta jeszcze trwa, a już dawno trwać nie powinna. 3 szczeble były zupełnie źle pomyślane. I wówczas już podnosiły się takie głosy, kiedy to siłą przepychano, bo AWS to była taki pies, którym Unia Wolności, mynąca jego ogonem, kręciła, jeśli chodzi o Balcerowicza i sterowanie gospodarką, i reformą, która służyła lokalnym elitom czy elitkom, żeby zostać właśnie burmistrzem, radnym, sędzią Sądu Grodzkiego i wprowadzić kupę różnych urzędników, a bardzo mało z tego człowiek rozumie. Bo będąc taki zwykły Kowalski, Trzmiel, bo jeżdżąc, to ja rozumiem, pokazuję polski paszport, dowód osobisty. Mogę być zameldowany w zupełnie innej gminie i wszakże edukacja narodowa powinna być sterowana przez ministra, którego w jakiś sposób pośrednio ja wybieram. A okazuje się, że przekraczając granicę Warszawy, już można mieć zupełnie inny poziom tej edukacji, a przecież powinna być wspólna dla wszystkich naszych dzieci, bo sensem tego jest to właśnie, że będziemy mieli edukację dopasowaną do potrzeb młodych ludzi, a nie do potrzeb lokalnego burmistrza. A na wsi szkoła powinna być nawet uprzywilejowana wobec tej miejskiej, dlatego że trzeba te wielo, być może setletnie zacofania nadrobić. I teraz nam okazuje się, że nawet tak prosta, jak to śpiewał Młynarski, że budowaliśmy z kolegami coś prostego, niby drogę. Okazuje się, że jedna gmina się kończy, urywa się droga i można sobie urwać przy okazji całe zawieszenie. I teraz jest tak, że jedna jest burmistrza, druga jest Rady Powiatu, część zezwoleń jest w powiecie, wojewódzka, część województwa i krajowa. Tak, i tak dalej, i tak dalej. A koniec końców to jednak wszystko nam fiskus zabiera i mamy pretensje do pana premiera, pana prezydenta, skądkolwiek by był, chociaż większość środków, na przykład unijnych, rzeczywiście jest wprost wydawane przez samorządy wojewódzkie. No ale to mało tego, że my tego nie rozumiemy, czyli to tak sobie zostało zrobione nie dla takich trzmieli jak ja, tylko zostało to zrobione dla lokalnych elitek, bo to nawet nie jest elita często. Ale mało tego, zostało to zrobione w sposób rujnujący i niezgodny z konstytucją. Bo w konstytucji napisana jest bardzo istotna rzecz, że Polska jest państwem unitarnym. My nie jesteśmy federacją jak Niemcy. My nie jesteśmy jak Stany Zjednoczone. Jesteśmy państwem unitarnym. Powinniśmy być. No, trzymam się, wiesz, takie popularne. Dużo ludzi skanduje konstytucja. Więc trzymam się tego polecenia, bo tego wówczas nikt nie próbował podważyć, a jednak zostało podważone. No, spójrzcie państwo, co się dzieje. W momencie, w którym mamy tak wyrysowaną tą mapę, to po pierwsze jest bardzo słabe województwo opolskie, które od dłuższego czasu de facto żyje tylko dlatego, że sponsorują je Niemcy.
taki czy inny sposób. I praktycznie już województwo śląskie, jak Państwu mówiłem tutaj przed jakimiś paroma tygodniami, gdy miałem przyjemność być zaproszonym do przeglądu, okazuje się, że ludzie, którzy uważają, że powstanie śląskie to nie była walka o przyłączenie do Polski, tylko to była wojna domowa, są odpowiedzialni za edukację i kulturę coraz bardziej. I ten podział powoduje też, że dostają olbrzymie narzędzia właśnie w dziedzinie edukacji, kultury, sztuki wreszcie. I stąd mamy takie od klery przez, jak się to tam nazywało, inne sztuki, które tutaj w Teatrze Powszechnym funkcjonowały. I próby zrobienia z nas Nowej Irlandii, ale także podziału. Bo w efekcie jest podział. I także budowania wielkich animozji, bo sytuacja miasta stołecznego Warszawy w stosunku do sytuacji Mazowsza, ta dysproporcja jest olbrzymia. I no ale właśnie dlatego Chuniny, Warszawa miała być wydzielona z Mazowsza, żeby im nie zabierała pieniędzy. Mój drogi, jak długo to słyszę, że to ma być wydzielone, zostało to na razie wydzielone w sposób jakiś statystyczny, a realny nie. Problem w tym, że gdyby było pozostawiony ten gierkowski system, nie jestem wielkim fanem Gierka, a propos historii, ale ten był dużo bliższy ludziom. Był czytelniejszy, dwustopniowy. Był tańszy, oczywiście. Sporo tańszy. I był czytelny. Realna właśnie dróżka, chodnik, plac zabaw, to była gmina. Coś realnego. Rzeczy wyższe mogły już na poziomie województwa. I można było, tak jak to było przed reformą Jerzego Buzka, utrzymać i usprawnić to, że z jednej strony to jest administracja rządowa, bo jak przychodzi do klęski żywiołowej, jest powódź, to wszyscy patrzą na tego czy innego premiera, tego czy innego ministra, a nie na pana marszałka województwa, który musi podjąć decyzję jako zarząd, kolegialnie zebrać się, a kiedy tu się ludziom woda leje i wały są przerywane. Okej, Antku, ale tak sobie możemy narzekać na ten ustrój. Ale on i też proporcje jest, tych województw były. No to jest rzecz, która powinna zostać zmieniona. Tak. I na pewno lepiej byłoby, żeby były tylko dwa szczeble, 49 województw, czy coś w tym rodzaju, bo taką mamy sieć osadniczą, tak wygląda sieć średnich miast. I jeżeli tak, to kłopot polega na tym, że my rozbijamy tą sieć osadniczą w dalszym ciągu, dlatego że na przykład ta ustawa o nauce Jarosława Gowina, wicepremiera, ona uprzywilejowuje dobre, w każdym lepsze, bo my dobrych to nie mamy, lepsze uczelnie kosztem tych małych, które naprawdę są słabe, ale są właśnie ulokowane w tych dawnych wojewódzkich miastach i one są potrzebne. Bo jeśli w tych miastach jest jakaś administracja, jakieś urzędy, jakaś władza, jakiś biznes, to kto tam pracuje? Przede wszystkim ludzie wykształceni na tej marnej uczelni. I dobrze, bo że tak jest. Bo jeżeli te uczelnie upadną, bo ta ustawa będzie je dyskryminować, to po prostu młodzi ludzie, dość inteligentni i ambitni, wyjadą do tych większych miast wojewódzkich, żeby tam się uczyć, a jak już tam wyjadą, to już nie wrócą. Czyli to będzie sprzyjało rozbijaniu dalej tej sieci osadniczej. Polska jest jednym z ostatnich krajów, który ma bardzo taką uporządkowaną i dość gęstą, tyle tylko, że dużo gęściejszą po lewej stronie Wisły niż po prawej, ale nie jest z tym jeszcze tak źle. Na przykład ta ustawa uderzy w tę sieć osadniczą. Ale żeby Państwa nie nudzić, bo to jest tak, że tu niewiele zmienimy, możemy tylko powtórzyć ten postulat, że warto popatrzeć na ustrój Polski nie od strony tam partyjnej, czy od strony podziału władzy, tylko tej centralnej, tylko także na podział władzy terytorialnej, to tylko bym chciał zwrócić uwagę. 21 października mamy wybory samorządowe. Są dość okropnie trudne, bo mamy tam 4 razy będziemy wybierać. I wójta, czyli burmistrza, czyli prezydenta miasta, i radę gminy, czy miasta. Będziemy wybierać radę powiatu,
będziemy wybierać sejmik wojewódzki. I to będą cztery różne wybory według różnej ordynacji. No i bardzo prosimy o to, żeby pójść, a potem, żeby uważnie czytać, co na tej płachcie, bo nie książeczce, będzie napisane i żeby się nie mylić, ponieważ procent głosów nieważnych, który był w poprzednich wyborach samorządowych, robił z nas najgłupszy naród w Europie, bo tam średnia była powyżej 20% tych głosów nieważnych, a w niektórych komisjach obwodowych dochodziło do 90%. Ale zawsze potem PSL wygrywał przy tych wysokich poziomie głosów nieważnych. Żeby to czytać, żebyśmy już nie wyszli na takich ptysiów jak 4 lata temu i żebyśmy się nie dali oszukać. A żeby nie dać się oszukać, to bardzo proszę przystępować do ruchu kontroli wyborów. Można takie coś znaleźć w internecie. Ruch kontroli wyborów, jak będzie, to wszyscy. To tam wszystkie informacje, poradniki i wszystko jest i wiadomo, gdzie się zapisać na przykład, żeby być jakimś mężem zaufania. Ale to inna bajka. Jedno tylko mogę na marginesie. Proponuję Państwu ćwiczenie, na którym sam poległem. Proszę sobie przypomnieć personalnie, nie listy, ale personalnie, kogo Państwo popierali w wyborach samorządowych 8 lat temu i na ile byliście w stanie sobie przypomnieć i rozliczyć tę władzę, jak macie 4 różnego rodzaju wybory. Ale to nie jest obowiązek obywatelski, żeby pamiętać, na jakiego radnego się głosowało 4 lata temu. To mówi o kontroli społecznej nad tym. Tak, ale nie myślę, żeby dzień było inaczej. Jak głosujemy na prezydenta, to pamiętamy. Jak głosujemy może na posłów, to też jakoś pamiętamy. Ale już na radnych to pewnie jest gorzej, ale myślę, że na przykład na wsi czy w małych miasteczkach to ludzie wiedzą, kto jest kim i na kogo głosują. Pytanie, czy na pewno w protokole wyborczym to się w 100% odzwierciedla. Ale to już zależy od kontroli wyborów. A jeżeli mamy jeden temat z głowy, to chciałem podzielić to na 3 części. Drugim jedna z naszych roninek zadała nam trudną kwestię, a mamy pół godziny, a na końcu mamy Amerykę z Chinami. Proszę nam tu, ale bez plotek, powiedziała, głęboko wyjaśnić przyszłość relacji z Unią Europejską. No to zadanie jest trudne, ale można by o nim spróbować tak opowiedzieć. Unia to Berlin z Brukselą, gdzieś tam z boku jest Francja, która dużo mówi, znaczy tym całym Macronem, ale mało robi i mało znaczy, bo ma za mało pieniędzy. Pieniądze rozdają Niemcy, a w dodatku przestają rozdawać, ale oni rozdają po to, żeby one wróciły tam w nadmiarze, z korzyścią pewną. Ale to oni mają te pieniądze, którymi wpuszczają tę całą politykę w ruch. I jest tak, żeby było najprościej. Oni są w kryzysie od dawna. Nie za bardzo to widać, ale jak my popatrzymy z tego swojego zaścianka, to pewne elementy tego widać bardzo jasno. W cywilizacyjnym, kulturowym, religijnym to przecież jest absolutnie jasne. Jak się koncentrują na tym, jakby tu zabić wszelkie ślady Pana Boga, ale tego katolicko-chrześcijańskiego, a nie innych. Inni to sobie mogą być i te inne wiary, inne kościoły sobie mogą być, a nawet są popierane. Natomiast przeciwnik jest tylko jeden i tylko dlatego, że on stoi u podstaw rodziny, a uderzenie podstawowe idzie w rodzinę. Więc widać, jaki kryzys tam jest. Ten kryzys ma doprowadzić do powstania jakiegoś społeczeństwa robotów oddzielnych, ale to jest tylko jedna warstwa kryzysu. Druga jest taka, że żeby do tego doprowadzić, trzeba rządzić z góry, czyli tam jest taki pseudosocjalistyczny czy neomarksistowski sposób rządzenia tym społeczeństwem, którym też chcą nas zarazić, żebyśmy sobie przypomnieli, jak było. I bo tego się nie da od dołu zrobić, to trzeba robić od góry i to robią. Jeżeli się tak zarządza społeczeństwem, to jeden wyścig na pewno będzie przegrany.
Nie mówię już o kulturowo-cywilizacyjnym, bo to bardzo długo potrwa i jest pewne. Natomiast technologiczny, czyli innowacyjny, dotyczący myślenia po prostu. Jak się z góry zarządza, to na dole się myśli mniej, no bo mniej wolno. I w związku z tym Europa zawsze przegra z tym basenem Pacyfiku, jak się mówi. A w związku z czym prędzej czy później będzie źle, więc dla tej Europy, więc ona, w razie Berlin próbuje, nie ratując tej Europy, próbuje uratować siebie, Niemcy. Najprościej w ten sposób, że będzie się na pozycji uprzywilejowanej, bo jak już wszyscy Państwo wiedzą, w strefie euro wszyscy grają, a wygrywają Niemcy. A drugim pomysłem jest Rosja, czyli tak ułożyć relacje, żeby na tych tanich surowcach obniżyć jeszcze bardziej koszty i żeby dawało się dalej sprzedać. Ale jak ja mówię, przyjdą Chińczycy prędzej czy później. Ostatnio dali sobie 50 lat, do czego wrócimy. I tak ich zaleją i to już nowoczesnymi produktami. I wtedy Niemcy stracą swoją pozycję, więc dla Niemiec Rosja jest takim ratunkiem przejściowym, ale jedynym. Tak to się im już się wydaje. Dzieje. Tak im się wydaje. Jeszcze. W związku z czym w tej perspektywie Polska jako suwerenne państwo się nie mieści. W związku z czym albo ma tu rządzić jakaś platforma proberlińska, jakieś tuskopodobne misie, albo PiS się... Znaczy, albo PiS się tak dostosuje, czyli się podda, albo trzeba będzie go zmienić na kogoś innego. I dlatego te wszystkie wybory są tak ważne, że po wyborach parlamentarnych, jak już sędzia Hermeliński ogłosił niedawno, a ja Państwu mówię o tym od dawna, opozycja spróbuje te wybory unieważnić, mówiąc, że to PiS fałszuje wybory, a Hermeliński powiedział, a rozstrzygnie o tym Sąd Najwyższy, który według tych mądrzejszych jest nielegalny, a w każdym razie niekonstytucyjny. Więc na pewno jego orzeczenie w sprawie wyborów nie będzie uznane, jeśli PiS zdąży ten Sąd Najwyższy zmienić. I wtedy będzie jeszcze drugie orzeczenie starego Sądu Najwyższego. I wszystkich sądów powszechnych, w których wszyscy sędziowie tulejowie powiedzą, że te wybory były bardzo niedemokratyczne, nierzetelne i tak dalej. I będzie można powiedzieć po tych wyborach, że władza PiS-u, który wygrał, jest nielegalna. I do tego zmierza ta opozycja i do tego zmierza ten Berlin. Jeżeli ktoś się oszukuje, że jest inaczej, że z tym Berlinem można się dogadać, no to po prostu nie rozumie tej taktyki berlińskiej. Natomiast pytanie, ale jeszcze trochę poopowiadamy sobie o tej Unii, czy mamy sojusznika, czy mamy sojusznika w Stanach, czy dobrze z nim to gramy i czy to jest realne, że te Stany mogą nam w tej naszej ciężkiej doli lidera europejskiej tradycji utrzymać. I wtedy będzie TSUE, jak będą dwa różne orzeczenia dwóch różnych sądów najwyższych w sprawie legalności wyborów, jakaś procedura zabezpieczająca. No w ogóle powtórzenie manewru, który udał się w 2007 roku, czyli pod tytułem, że Polacy będą zmęczeni nieustającą wojenką na górze. Że co chwila coś się dzieje, że z tą władzą jest non-stop problem, że nie tyle co leci ciepła czy zimna woda, ale że co chwila coś się dzieje. Myślę, że przypomnienie tych taśm też jest tego elementem, żeby próbować pokazać, że wszyscy PiS jest taki umoczeni. Sam. Tak, wszyscy są umoczeni. I w A jak wszyscy są umoczeni, to potem wszyscy mają katar. Na przykład. Albo, że będzie jak w 93 roku, że w takim razie wybierzmy komunistów, bo przynajmniej oni się już nachapali i są profesjonalistami, chociaż potem z tego różnie wyszło z tymi postkomunistami. W krótkiej perspektywie rzeczywiście nie wygląda to do końca dobrze, ale problem w tym, że jak człowiek tak próbuje się spieszyć, żeby zdążyć przed... Wiecie Państwo, jak to jest takie późne żółte albo czerwone już, jak człowiek mija to światło, to czasem się zdarza, że popełnia różnego rodzaju błędy.
i one kończą się wypadkiem. I coś takiego dzieje się właśnie, myślę, w tej chwili w Unii Europejskiej. Pospójrzcie państwo, póki była rozgrywka z jednym Wiktorem Orbanem, trwało to długo, ale okazało się, że zaszczepili na tyle Węgrów skutecznie, że Orban ma większość konstytucyjną i jest nie do ruszenia. Jakby się George Soros nie starał, jakby się nie napinał, to nie udźwignie taki to ciężar. Powtórę, kolejne podejścia, nieudane pucze, nie pucze, też powodują, że procent wyszczepialności na Polaków na to, że a co zagranica powie, ten proces leczenia się z kompleksów obejmuje coraz większą część społeczeństwa. Są odporni. Jest środek, który jest tym, nie chcę być zmęczonym, ale ten procent wyszczepialności na tego typu narrację wzrósł bardzo wyraźnie w stosunku do tego, co było w roku 2010, co było w roku 2009-2007, kiedy nastąpiły zmiany. Wreszcie nie jesteśmy sami. To nie dotyczy tylko Polski, nie dotyczy tylko Węgier, ale spójrzcie państwo, co się stało w ostatnich dniach. Rumunia, Jacek Bartosiak, który pokazuje siłę tej Europy Środkowo-Wschodniej. Może będzie u nas 26 listopada. Ale w audycji w polskim radiu RDC mówił mi cały czas Polska i Rumunia, Polska i Rumunia. Ten pakiet jest bardzo potrzebny Amerykanom. Tylko oni są w stanie tutaj rozdzielać między Rosją a Niemcami, czy tym zachodnią. I to jest ten pakiet, daje olbrzymią siłę i wtedy to nie my zabieramy o Amerykanów, to jest jego twierdzenie, tylko Amerykanie zabierają o ten pakiet. I co się dzieje? Unia Europejska wszczęła procedurę kontroli praworządności w Rumunii. No to mamy sojusznika. To proszę jeszcze o jakieś, a teraz coraz, za 2-3 kraje. A teraz jeszcze dam ci coś, co cię bardzo ucieszy. To stało się dokładnie w tym samym tygodniu, w którym Rumuni powiedzieli, że w referendum, które dotyczyło tego, czy jak jest dwóch panów, to już jest to małżeństwo i rodzina i należy to uznać, Rumunie, mówiąc kolokwialnie, gromadnie go olali. I po prostu nie jest ważne. I Unia Europejska odpowiedziała procedurą kontroli praworządności. Więc mamy Polskę, Węgry, Rumunię. Pas Europy Środkowo-Wschodniej. Największe kraje, najsilniejsze. Do tego bardzo silne ekonomicznie w tej chwili. Pamiętacie państwo, jak rozmawialiśmy poprzednio, to mówiliśmy, że oświadczenie Donalda Tuska po zakończeniu szczytu Unii Europejskiej, sprowadzającego się do tego, żeby obalić Theresa May z funkcji premiera i szefa partii konserwatywnej, co jest oczywiście połączone, po pierwsze, nie osiągnęło swojego celu, a po wtóre, właśnie główny negocjator ze strony Unii Europejskiej Brexitu ogłosił, że są bardzo blisko porozumienia. Tamta wersja kosztowałaby nas 1% PKB. My mamy teraz około 4, czyli jest wyżej niż strefa euro, a mielibyśmy tylko 3, albo aż 3 w stosunku do strefy euro. Teraz, jeżeli nie będzie tego Brexitu, nie stracimy tego punktu. Nie stracą nie tylko Polacy na wyspach, ale nasza gospodarka, która jest powiązana tą Unią Celną. Nie jesteśmy tacy słabi wcale. Ba, gdybyśmy kiedyś rozważyli i co mówią ci, którzy z Niemcami rozmawiają bardzo dużo, twardy Brexit, czyli polexit i wprowadzili cła, jak to zrobił Donald Trump, to gospodarka niemiecka dostałaby dużo większej zadyszki niż my. To mówią Niemcy. Relata refera. No ale zwolnienie gospodarki niemieckiej to zwolnienie gospodarki polskiej. Tak, i dlatego nam się to nie opłaca. I dlatego nam się to nie opłaca, dlatego musimy spróbować bardziej zdywersyfikować, aczkolwiek to właśnie teren Mitteleuropy jest dla Niemców polem do popisu i Rosji, ponieważ Chińczycy najpierw otwierali szeroko rynek dla Siemensów, Boschów i wszystkiego tego innego, a teraz już im powiedzieli, że mamy już waszą technologię, bardzo wam dziękujemy,
to wspaniale, ale już sobie sami zbudujemy te ogniwa. Ba, otwierają im fabryki w dawnym DDR-ze bez żadnego problemu z ich technologią na ich warunkach. To się odwróciło w ciągu ostatnich lat. Wtedy jest zabawnie, oczywiście Komisja Europejska w tym kształcie i Parlament Europejski w tym kształcie już dogorywa. Będzie zupełnie inny po najbliższych wyborach, które są już za pół roku. Ja bym się nie łudził. To znaczy będzie więcej eurosceptyków, ale będzie jeszcze głupszy i bardziej prorosyjski, ale będą większe konflikty w nim. Będziemy mieli więcej sojuszników, takich taktycznych do wybierania sobie do konkretnych spraw. Ale ci eurosceptycy władzy nie wezmą. Zasłabi są. Władzy nie wezmą, ale wtedy już ci, którzy chcą nas wyłącznie stawiać pod pręgierzem i do kąta, nie będą mieli dość siły. Ale spójrzcie Państwo uwagę na coś, co się jeszcze dzieje. Otóż z jednej strony nawet Rzeczpospolita w tygodniu minionym opisała coś, o czym pisze już francuska prasa, że Emmanuel Macron po pierwsze, pisze się o tym wprost, o jego preferencjach odmiennych seksualnych, ale po drugie, że stracił kontakt z rzeczywistością kompletnie, że się nie liczy, nie mają żadnej propozycji. To znaczy, że jest dominacja niemiecka kompletnie, że już nie jest w stanie założyć jakiejkolwiek, jak to się mówi, agendy, planu politycznego na cokolwiek. Czyli nie ma tego, ten tandem francusko-niemiecki sprowadza się do tego, że jest niemiecki silnik i niemiecki koła, które gdzieś tam skręcają w lewo, w prawo, w drzewo, a wyłącznie ciągną te koła będące z tyłu. Migacze są francuskie. Tak. I do niczego się to nie sprowadza. A z kolei Niemcy nie chcą płacić za francuski dług i to się Macron nie udało. Bo Niemcy nie chcą wziąć Francji na swoje utrzymanie, bo nie są w stanie jej utrzymać. A do tego by sprowadzał się pomysł Macrona i tych innych krajów, wspólnej żeby rady. Zrobić wspólny budżet, wspólnego ministra finansów, ale jakby tak było, no to by znaczyło, że Niemcy płacą za tą resztę, a Niemcy nie po to są w sferze Unii, żeby, w sferze euro, żeby płacić na innym, tylko po to, żeby wyciągać dla siebie. Więc to rzeczywiście jest granica poświęcenia niemieckiego dla Francji i tu daleko nie zajdą. I dlatego ten mechanizm naszych przeciwników wyraźnie się zacina. Znaczy on wyjdzie tak z tego mówiła, dyktatura niemiecka i będzie ją widać i ona się na tym zawali. Jak mówiła dwa czy trzy tygodnie temu w mojej audycji Aleksandra Rybińska, przecież też Ronin i wybitny znawca niemieckiej sceny z rozmów wprost z rządem niemieckim, Niemcy przyznają, mówią wprost. Wiemy, że rozwalamy Unię Europejską naszym postępowaniem, ale nam się to opłaca, więc będziemy to robić. Przyciśniemy was do ściany, bo nam się to opłaca. Czy Deutschland über alles. Ale jak to wygląda? To na krótkiej perspektywie, na dłuższej oznacza rozpad. Czy w dłuższej perspektywie mamy siłę i mamy przewagi? No, proszę Państwa, to dopiero mamy przewagi. Żeby nie być gołosłownym, patrzę sobie na to, co pisze Kurier, czyli taka najważniejsza, jedno z ważniejszych mediów austriackich, które zaprezentowało badania populacji. I 60% w stolicy Austrii uczniów, dla 60% uczniów w stolicy Austrii niemiecki nie jest językiem mowy potocznej. Różne, ale nie niemiecki. Różne z pierwszym miejscem dla arabskiego. To samo dotyczy, nie w takim procencie, ale dotyczy także Paryża. Brukseli. To już w ogóle nie mówię, bo tam można gdzie się nie należy Białego wchodzić. Białego się widzi w City. I tak dalej. Dotyczy to także niemieckich landów, miast. I gdzie 60% nie używa niemieckiego jako języka komunikacji, języka uczniów. Od szkół podstawowych po maturę. Okay. Przecież oni za chwilę będą głosować.
już mogą w tej chwili przejąć władzę i przejmują władzę nie tylko tam w Londynie, w wersji takiej umiarkowanej jak burmistrz, ale Londynu, ale za chwilę przejmą zupełnie radykalnie. O tym mówił Orban, że przy dotychczasowej jakiejś tam równowadze między konserwatystami a liberałami w Europie, dodać do tego 10% imigrantów, którzy na pewno nie będą głosowali na konserwatystów, oznacza, że liberałowie już zawsze będą rządzić w Europie. To było takie pesymistyczne ostrzeżenie, którym ukryta była optymistyczna myśl, że biali Europejczycy się zbuntują, czy ci tubylcy zbuntują się przeciwko tej zmianie proporcji politycznych i kulturowych i przywrócą stare idee, ale to zobaczymy, jak będzie. Ale czas przejść do relacji Ameryka-Chiny, bo ona jest kluczowa dla Europy. Mianowicie Amerykanie, a dokładnie ekipa Trumpa, która prowadzi politykę, bym powiedział, bardzo aktywną, nie agresywną, tylko aktywną. To znaczy cały czas coś robi, co więcej Trump mówi, co będą robić, co więcej dotrzymuje słowa. Tym się różni od większości polityków świata demokratycznego. Zauważyła ta ekipa, że w tej chwili, w takim wyścigu chińsko-amerykańskim nawet nie do tego, kto ma być hegemonem, bo hegemonem, póki co liderem świata i strażnikiem porządku światowego są Stany, ale Chiny chciałyby na ten poziom wejść. Chiny mają problem. Mianowicie weszły w czas, kiedy i każdy kraj rozwijający się w taki czas wchodził o stronę ekonomicznej. Duża prędkość rozwoju gospodarczego powoduje, że powstaje klasa średnia. Klasa średnia zaczyna się domagać swoich praw. Klasa średnia zawsze jest trochę konserwatywna i zawsze się domaga na przykład uszanowania prawa własności, ale i praw demokratycznych, obywatelskich dla siebie i tak dalej. I to już jest taki czas, w którym ta klasa, bardzo liczna w Chinach, no i jakoś tam zamożna, nie chce już pozwolić władzy i centralnej, i tej prowincjonalnej, żeby sobie robiła, co chciała. Na przykład przedtem bywało tak, że władza postanowiła zbudować sobie nowe miasto. Jak się buduje nowe miasto? Puszcza się 100 tysięcy buldożerów i jakiś tam teren czyści się do zera, burzy się domy i tak dalej i nie myśli się o tym, żeby tym ludziom coś dać, bo po co? To tylko by kosztowało. I na tym miejscu budujemy coś wspaniałego, które potem jest oglądane przez turystów i polityków całego świata. I wszystkim się podoba, bo jest wspaniałe. Tylko to jest zbudowane gdzieś tam na potwornej krzywdzie tych byłych mieszkańców, którzy mogą sobie znaleźć miejsce, gdzie chcą, co do kogo obchodzi. Teraz te protesty już są tak silne, że władza się musi z nimi liczyć. Czyli to jest normalny problem rozwijającego się kraju, który w pewnym momencie musi zmienić ustrój. Na poważnie. Trzeba inaczej zacząć dzielić to dobro, które jest produkowane, te zasoby, które są. Trzeba się zacząć liczyć z ludźmi. Tym się Chiny różnią od Rosji i to jest ciekawe. Bo Rosja, na razie w dużo większym stopniu, Chiny się muszą z tym liczyć, bo Rosja, nie powiem rozwijając się, bo to chyba tego kraju ten termin nie dotyczy, Rosja nie musi zwracać uwagi specjalnie na to, co się dzieje w kraju, na to, jakie humory mają Rosjanie, na to, jak dobro jest dzielone. Może być sobie dzielone tak po uważaniu, czyli swoim, a reszta nas nie interesuje. Dla reszty Niesiołowski by powiedział, że jest szczaw i mirabelki, gdyby nie to, że w Rosji myślę, że mirabelki to już jest raczej produkt luksusu. Więc szczaw tam zostaje i Rosjanie do samoutrzymania są przyzwyczajeni. Pytanie, czy da się długo takie państwo utrzymać, w którym
Z jednej strony cała kasa idzie na oligarchów, na system bezpieczeństwa, na system militarny, na jakiś przemysł innowacyjny w jednej, dwóch dziedzinach związanych z siłą militarną i z technologią. Teraz wojny hybrydowe pokazują, że na przykład informatyka jest świetną bronią, więc pewnie Rosjanie i ten dział bardzo mocno rozwijają. Więc Rosja nie musi się tak bardzo z tym liczyć, aczkolwiek wydała właśnie wszystkie rezerwy. Ona miała takie coś z ropy naftowej i gazu, co się nazywało chyba, nie, boję się, że to polska nazwa, Fundusz Rezerwy Demograficznej, ale tam się jakoś to nazywało, Fundusz Rezerwy, nie wiem, naftowo-gazowej. Mieli to mieć na wieki. Planowali, jak już zaczęła ropa tanieć, że skończy się to za 10 lat, a skończyło się chyba w tym roku, no to mają problem. Ale Chiny mają dużo większy. Chiny muszą zacząć się liczyć z ludźmi, wobec tego zacząć rządzić także w ich interesie. Sprawa jest tak poważna, że prezydent Chin i sekretarz generalny, czy jak to on się tam nazywa, na zjeździe komunistycznej partii rzekł, że Chiny potrzebują 50 lat spokoju, żeby wszystkie te deficyty, problemy, wewnętrzne sprzeczności i tak dalej jakoś uporządkować, zbudować nowy system, żeby nie powiedzieć nowy ustrój, żeby nie powiedzieć bardziej demokratyczny, a w Kanadzie bardziej obywatelski to na pewno, którym się bardziej liczy z interesem ludzi. Jaka jest reakcja amerykańska? Idzie pan wiceprezydent Pence i kopie Chińczyków z buta bardzo brutalnie, bo mówi tak. Musicie się podporządkować naszym warunkom ekonomicznym i finansowym. To oznacza, że musicie przyjąć na przykład wymianę handlową na naszych warunkach, czyli z naszymi cłami, bo do tej pory jakiś dumping uprawialiście. Musicie przyjąć, że Morze Południowochińskie to nie tylko jest brama na oceany dla was, bo nie jest, nie wpuścimy was tam, ale jeszcze musicie się liczyć na tym morzu ze swoimi sąsiadami, których będziemy wspierać i musicie zapomnieć o tym, że możecie być naszym partnerem. To jest chyba w dobrym momencie, co widać po pierwszej reakcji na wojnę celną. Chińczycy co prawda w pierwszym kroku się zrewanżowali Amerykanom, wprowadzając cła w mniejszej, ale jakoś porównywalnej wielkości. Natomiast Amerykanie powiedzieli, to my zaraz wam dołożymy drugie i to jeszcze większe. I to nie będą ostatnie w ogóle. Nas stać na wojnę celną. I proszę popatrzeć sobie na to, co się stało w tej wojnie celnej gdzie indziej. Był pakt Meksyk, Kanada, Stany Zjednoczone. Trump doszedł do wniosku, nie tylko on, bo i Amerykanie, że ten pakt nie jest korzystny dla Stanów. Wymówili go i zdołali podpisać nowy na warunkach amerykańskich. Jaki jest efekt? Ameryka ma taką stopę rozwoju jak Polska. Tak mniej więcej 4,5 i niską inflację. Więc Trump jest bardzo dobrym prezydentem, który może sobie pozwolić na taką wojnę. W dodatku, mówię o handlowej z Chinami, przy takim samym jak Polsce podziale politycznym pół na pół w tym kraju prawie, twardo idzie do przodu. Nawet udało mu się swojego sędziego wybrać, co jest do Sądu Najwyższego, co jest kluczowe, bo teraz przez kilka lat przewagę będą mieli konserwatyści, czyli to, o czym my marzymy w swoim, naszym Sądzie Najwyższym. Więc te kraje jakoś się zrobiły podobne, Ameryka i Polska, i wyraźnie widać, że problemy z opozycją mamy dokładnie w tych samych miejscach. O, to jest wstęp do czegoś jeszcze. To jest wstęp do bardzo potężnej rozmowy, ale walcząc z tymi Chinami, nie jestem pewien, czy tak Chińczycy bardzo pójdą na nasz wzór. Nie poszli w 89 roku, niekoniecznie muszą pójść teraz wcale. Chociaż to jest pytanie, na ile ta nomenklatura będzie chciała próbować się uwłaszczyć.
to ona na pewno będzie chciała, tylko czy będzie potrafiła, czy będzie miała dość siły. Na razie cesarz Chin, bo taką już de facto przewodniczący Komunistycznej Partii Chin pełni, no bo przecież już jest nieodwoływalny, już stracił te ograniczenia tylko dwóch kadencji, prowadzi politykę zdecydowanego, takiej wielkiej czystki, czego ofiarą w tym tygodniu stał się eks-szef Interpolu, który przyleciał. Chińczyk przy okazji, jak ktoś Chińczyka wybiera na szefa Interpolu, to tak to się może skończyć. Przyleciał, był do ojczyzny, nagle zniknął z lotniska i po tygodniu żona wszczęła alarm, że go nie ma. Minęły dwa. Po czym pojawiła się jego rezygnacja z funkcji, a potem dopiero Chińczycy przyznali, że go mają. I ta czystka dotyczy wszystkich. I wszyscy poniżej cesarza są w tej chwili już wycinani. Łącznie z wyrokami wieloletniego więzienia, bo tych, którzy mieli za długie ręce, a tam korupcja jest dopiero rozpasana, właśnie są przycinani. Więc nie przesądzając o tym, w którą stronę Chiny pójdą, to ta rywalizacja jest bardzo ciekawa i poniekąd także jest w naszym interesie, bo mamy możliwość grania na dwóch fortepianach. I jeszcze jedno. Czy Chińczycy... Aha, proszę. I jeszcze jedno. Zwróćcie Państwo uwagę, że ten konsekwentny Trump powoduje, że i cała administracja, także obronna, że Amerykanie dziś, o czym pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, ogłosili, że do 2020 będzie konkretna decyzja, gdzie chcą mieć te bazy w Polsce, co było jeszcze 4 lata temu nie do pomyślenia. No, przeskoczyłeś, to ja bym chciał przeskoczyłem, a ty do tego momentu właśnie dojść, bo trzeba będzie kończyć. Kto wygrywa w tej wojnie chińsko-amerykańskiej? Ola Rybińska mówi, że to jeszcze nie jest wojna, bo Chiny są za słabe na to, żeby prowadzić wojnę z Ameryką. Proszę to zapamiętać, bo to jest ważny sąd. Chiny mogą coś zrobić i odgrażają, że to zrobią, tylko na razie zajmują się odgrażaniem. Otóż gdyby Chinom udało się wprowadzić rezerwową walutę, jakąś inną niż dolar, na przykład jakiegoś, no wszystko jedno, czy juana, czy juana, jak się to mówi, czy jakąś tam miks, jakiś tam walut brazylijskiej, rosyjskiej, wszystko jedno, Arabii Saudyjskiej, to byłby duży cios w gospodarkę amerykańską i światową. No więc pytanie, czy są w stanie. Raczej finansiści mówią, że żadnych szans na to nie mają i że to jest tylko gadanie. Ale patrzmy na to, czy Chiny są w stanie coś zrobić suwerennego w gospodarce światowej, czy w polityce światowej, a nie tylko gadać. Więc to zobaczymy. Natomiast to, do czego Antek doszedł. Żeby prowadzić taką wojnę dyplomatyczno-ekonomiczną z Chinami, Amerykanie muszą mieć spokój na najważniejszych frontach. Frontu na Bliskim Wschodzie spokojnego nie będą mieli, bo wpuścili tam Rosjan i to będzie trwało dalej. Natomiast muszą mieć spokój w Europie, a spokój oznacza Pax Americana, a nie niemiecki pokój. W związku z czym warunkiem tego pokoju jest to, żeby nie doszło do strukturalnego sojuszu Niemiec i Rosji. A jeśli do tego ma nie dojść, a Niemcy do tego dążą, w dodatku jeszcze mając wyobrażenie, że to oni będą liderem w tym wyścigu, to potrzebny jest klin pomiędzy Niemcami a Rosją. Nie tylko w sensie terytorialnym, bo w tym też, to co się nazywa Trójmorzem, ale ten klin polityczny, ekonomiczny, wojskowy i tak dalej. Nie mówię już kulturowo, cywilizacyjny, religijny i tak dalej. I raczej tu prognozy byłyby optymistyczne, gdyby nie jeden problem. Wracając do Polski, gdyby nie to, że my nie umiemy prowadzić bardzo sprawnej polityki, ponieważ jeśli chodzi o politykę polską wobec Stanów, to jest to polityka małego sojusznika wobec wielkiego. Małego, który jest tak mały, że nie potrafi temu wielkiemu wytłumaczyć, jak jest ważny dla niego.
a to trzeba twardo pokazać polityką także. No więc tu zamykamy pewne koło. Do tego potrzebne nam jest sprawne państwo, a my mamy kłopoty z tym sprawnym państwem, ponieważ mamy bardzo niewygodną sytuację polityczną, tą międzynarodową, europejską. Więc tak naprawdę miejmy nadzieję, że po wygraniu wyborów parlamentarnych ta władza nasza potrafi przejść do głębszej reformy sprawności państwa. I taką nadzieją bym tę pierwszą część wieczoru zamknął, gdyby się Antoni zgodził. To jest dobra puenta, ale państwu tylko dodam taką wisienkę, albo jak mówią niektórzy komentatorzy sportowi, truskawkę na torcie. Czytam sobie właśnie na Twitterze, z czym chwali się Gazeta Wyborcza, że Tomasz Piątek otrzymał niemiecką Nagrodę Wolności i Przyszłości Mediów za dociekliwość i że nie dał się zastraszyć, co udowadnia tylko tezę, którą stawialiśmy na początku naszego przeglądu. Każdy piątek jest niemiecki? Nie, to by nie było dobrze. Nie, chociaż tylko jeden piątek będzie niemiecki. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.